Do kluczowych zmian zawartych w projekcie ustawy związanych z zarzutami Komisji Europejskiej należą: rezygnacja z systemu opłaty recyklingowej. Zgodnie z artykułem 12 obecnej ustawy opłata recyklingowa jest wpłacana na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przez osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu oraz tych wprowadzających pojazdy, którzy nie mają obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Konsekwencją rezygnacji z opłaty recyklingowej jest zniesienie systemu dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, które są finansowane z wpływów z tej opłaty. Po drugie, wprowadzenie bezwzględnego zakazu stosowania ołowiu w przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdu. Po trzecie, wprowadzenie przepisów odnoszących się do zagospodarowania zużytych części samochodów osobowych, w tym m.in. obowiązku odpłatnego przyjmowania ich przez stację demontażu. Przepisy dotyczące obowiązku zagospodarowania w miarę możliwości technicznych zużytych części pochodzących z napraw samochodów wynikają właśnie z dyrektywy i aby umożliwić stacjom demontażu finansowanie zagospodarowanych części, proponuje się możliwość odpłatnego ich przyjęcia. Po czwarte, zapewnienie bezpłatnego przyjęcia do stacji demontażu nie tylko pojazdów rejestrowanych na terenie kraju, ale pojazdów ze wszystkich krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po piąte, w związku z uchyleniem przepisów dotyczących opłaty recyklingowej, w projekt wprowadza również zmiany w zakresie odpowiedzialności producenta, obejmując obowiązkiem zapewnienia sieci zbierania pojazdów, również tych profesjonalnych wprowadzających, którzy dotychczas objęci byli obowiązkiem uiszczenia opłaty recyklingowej, a więc przede wszystkim wprowadzających samochody używane. Jednocześnie obowiązek zapewnienia sieci będzie zróżnicowany w zależności od liczby pojazdów wprowadzanych na rynek. Dla wprowadzających ponad 1000 pojazdów w ciągu roku projekt przewiduje obowiązek zapewnienia sieci w taki sposób, aby w każdym województwie były co najmniej 3 stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów. Natomiast wprowadzający poniżej 1000 pojazdów w ciągu roku zgodnie z projektem mają być zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania na terenie kraju. Oczekuje się, że wyżej omówione zmiany zapewnią w opinii Komisji Europejskiej pełną zgodność przepisów krajowych, a w konsekwencji wycofanie skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poza propozycjami zmian wynikającymi z uwzględnienia zarzutów Komisji, projekt przewiduje następujące inne zmiany. Po pierwsze, dla zapewnienia osiągania wymaganych poziomów odzysku recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzono opłaty za nieosiąganie owych poziomów. Po drugie, doprecyzowano definicję wprowadzającego oraz wprowadzenia na terytorium kraju w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że wprowadzającym jest jedynie podmiot prowadzący zawodową działalność w tym zakresie, a nie jak do tej pory także te osoby, które dokonały wprowadzenia na przykład jednego pojazdu na terytorium kraju na użytek własnej firmy. Po trzecie, wskazano wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska jako organ wydający decyzję o niespełnianiu przez pojazd wymagań technicznych. Po czwarte, w związku z proponowaną zmianą obowiązków w zakresie zapewnienia sieci, zmienia się również sposób naliczenia opłaty za brak sieci. Wzór wysokości opłaty za brak sieci będzie określony w załączniku do ustawy o recyklingu pojazdów. Wysokość, tak jak w obecnie obowiązującej ustawie, będzie zależeć od liczby wprowadzonych pojazdów oraz liczby dni, w których nie zapewniono sieci. Dodatkowo od liczby brakujących elementów sieci, to znaczy punktów demontażu lub punktów zbierania pojazdów. Po piąte, doprecyzowane są wymagania dotyczące umów między wprowadzającymi a stacjami demontażu. Umowa ma określać warunki, na jakich wprowadzający pojazdy pokrywa koszty zagospodarowania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Odpady te mają być zagospodarowane w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku recyklingu, które wynikają z dyrektywy 2053. Po szóste, nałożenie na prowadzącego punkt zbierania pojazdów obowiązku przekazania stacji demontażu pojazdów zebranych w danym roku najpóźniej do 10 stycznia roku następnego. Dzięki temu przy sporządzaniu sprawozdania z osiągnięcia poziomów odzysku recyklingu przedsiębiorca prowadzący stację będzie mógł uwzględnić masę pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca stycznia następnego roku. I po siódme, zmniejsza się częstotliwość wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji z rocznej na raz na 5 lat. W związku z tym podyktowane jest to faktem, że skład surowcowy pojazdów przyjmowanych do strzępienia nie zmienia się co roku. Dookreślono również, kiedy mają być przeprowadzone próby strzępienia, na przykład w przypadku zmiany technologii strzępienia.
I ósma, ostatnia zmiana dotyczy przeznaczenia wpływów z opłat i kar związanych z gospodarką odpadami na wspieranie działań mających na celu przeciwdziałaniu nielegalnemu demontażowi pojazdów. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.